dzisiaj okropna ta burza, co nie? No, już dawno takiej nie było. Zatrzymaliśmy się tutaj tylko na chwilę, a sam widzisz, jak to wygląda. Ale już się robi trochę jaśniej, że przestanie padać na niedługo. No, mam nadzieję, dobra. Takie ładne mają to miasteczko. No to w takim razie musimy pogadać z tym karczmarzem. Witaj, co cię sprowadza, wędrowcze? Macie może jakąś robotę dla Wiedźmina? Owszem, mamy. Ostatnio spotykamy dziwne zjawiska. Przede wszystkim w pobliskim lesie. Podobno jakiś mak pod kaplicą ma swoje laboratorium. Nikt się tam nie zapuszcza, bo na oczach większości kapłan został rozerwany na strzępy przez trupojady. Ostatnio dzieje się coś dziwnego? O północy dochodzi do bardzo dziwnych zjawisk. Między innymi do krypty wchodzą nieznajmi słychać grzmoty i czary oraz krzyki. Nie mam pomysłu, gdzie zatem. Zacząłbym poszukiwania od cmentarza. A. No to chodźmy. Chodźmy. Ale może poczekaj, jak przestanie padać. W sumie to tak. Usiądźmy. Ja się usiądę. Masz może jakieś jedzenie? Mam. Nie, ja mam. Ja ci oddam. Raz. No. Dobra. Dobra, przestało padać. Powinniśmy wyruszać już na ten cmentarz. No, możemy. Chodźmy. Zachodzi słońce powoli. O! Leśniczy i cmentarz. Chodźmy na cmentarz. Oho! No, ciekawe. Dziwnie to dosyć wygląda. Patrz, krypta, ale to później się tam udamy. Ofiary Katriony. Może lepiej tam nie wchodzić, chociaż w sumie jesteśmy wiedźminami. Ja raczej nie jesteśmy nie do końca, bo mutacje się do nas nie udały, ale przemilczmy ten temat, to bardzo smutne. Krew. Mam złe przeczucia. O. No coś jest i jest to chyba upiór. No. Tylko trzeba to rozwalić. Może użyję znaku Ardy. Ja niestety nie posiadam takiego znaku. Znaczy posiadam, ale nie zginają mi się palce. Złamałem je na mordowni. Nie zginają mi się. Po prostu. Szybko! O. Już po nim. Żyję. No. Patrz. Patrz, mam tą książkę. O, pozwól, że ja ci ją przeczytam. I przy okazji znalazłem, pokażę ci, taką czaszkę. Wiesz, może co to? Rzucę ci. Nie, niestety nie. Dobra, przeczytam. Witaj, piszę list do mojego następcy Mike Nichela, który miał się tu stawić na spotkanie o północy. Wierzę, że znajdziesz tą notatkę i umieścisz czaszkę w krypcie nieopodal Vergen. I tam się spotkamy. Trzymaj się. Myślisz o tym samym, co ja? No. Idziemy. Przycupniemy tutaj i zrobimy na nich zasadzkę. Tylko będzie trzeba odbudować ścianę. Nie trzeba będzie. I czemu nie jesteśmy murarzami, gra tak? Poczekamy po prostu. Oni zresztą nie, oni tutaj będą zresztą pierwszy raz i nie będą wiedzieć, że cokolwiek się tutaj zmieniło. Gdzie przycupniemy? Gdybyśmy byli tak na logikę, jakby oni tutaj weszli, to by tutaj nas zauważyli, więc trzeba gdzieś się tutaj schować. Gdzieś tutaj. Ty po drugiej stronie. Dobrze. Ja tutaj. I kiedy oni tutaj wejdą, my ich zaatakujemy. Dobra, mamy ich. Padli. Udało się. No. Padł. O, mam książkę. Nieźle. No i co było w tej książce? Od krypto znaleźliśmy ciekawe zjawisko. Rozpoczęliśmy współpracę z magiem, który robił testy i mutacje na ludziach i zwierzętach. Obiecał nam ogromną sumę i cieszę się z tego.
powodu wierzę, że nasza współpraca będzie rozkwitać jak jabłka wiosny. Powinniśmy się udać do tej krypty, bo wszystko się sprowadza do jednego. Przepraszam, kaplicy. Bo wszystko się sprowadza do jednego w sumie. O, patrz, świta już. No, i pada. Słychać. Znowu zaczęło padać. Dobra, chodźmy. Myślę, że to będzie ciężka misja. Mam nadzieję, że nie spotkamy tego maga, bo może on mieć otwory na smyczy, jeśli wiesz, o co mi chodzi. Możliwe. Zica. Ciekawe, czemu oni się tym nie zajęli. Biegnij przez most. Ładna ta droga. No. Się postarali. No, już widać. No, widać, widać. Co słyszałem? Gdzieś gula? Oho, gul. Jest gul. Dobra. No, był. Ale już go nie ma. Patrz. Jest kaplica. Wiesz, krzyż Melitele. Halabarda. Może się nam czegoś przydać, wezmę. No i coś tu znajdziemy. Coś ma. Nie działa, może trzeba to przestawić w inne miejsce. Patrz, to jest jakiś odcisk. Chyba ktoś z tego korzystał wcześniej. Skoro jest taki odcisk. Takie przypalone. Czekaj. Weź jakieś eliksiry, może coś nas tam czekać. Weź coś wypij. Jaskółkę może. Grom. Ja na przykład zaopatrzę się w grom i wypiję jaskółkę. I wezmę też, wypiję też kota. Dobra, jest grom. Dobra, idziemy. Chodźmy. Dobra. O, książka. Chcesz przeczytać? Możesz ty. Dzień pierwszy. Badania wydawały się skomplikowane, lecz przy zastosowaniu insuliny na pacjentach pobrałem od nich próbki DNA. Z próbek wynikło, że musiałem wykorzystać część ptakenów i chemikalii. Dzień drugi. Niepokojące zjawiska. Użyłem DNA na ogarze śmierci. Wyszło coś, czego nie potrafię określić. W prosektorium leży jego trup, w cudzysłowie. Dzień trzeci. Powrót do domu i portal. Gdy wróciłem do laboratorium, dowiedziałem się, że górną miejscówkę zamieniono w kaplicę. Ludzie nie mają całkowicie pojęcia, co się tu dzieje. Dzień czwarty. Słyszę kroki i widzę głosy. Po codziennej wyprawie na bagno usłyszałem głos kapłana, który mówi do kogoś, że sprowadzi fachowca. Poczuję przeciąg spod podłogi i słychać dziwne odgłosy. Dzień piąty. Uruchamiam portal. Na wypadek, gdybym miał się ewakuować, zrobiłem kilka tanich przejść i otworzyłem portal. Cały dziennik. A co to za dźwignia? No, właśnie. Patrz, ludzie, tego bandyty! Dobra, zobacz, nie? Ładny design. Zobacz. I mamy laboratorium, o którym była wspominana. Patrz, to są ci ludzie. Tyle, że szkoda, że oni nie żyją. No. Jakiś... kolejny dźwignia. Czy sypialnia? Dźwignia, która nic nie robi. Później użyjemy. Zobaczymy może dokąd to prowadzi. Sypialnia. Zejdźmy. Idziesz? Dobra. Tak, idę. O, trochę podejrzanie wyglądają te obrazy. Jego zbroja. Gdzie? Przejście. Szlak! Ała. Rozbroiłem na miejsce szczęście. Ciekawe, co robi grób. Zobaczmy. Ale patrz, tu jest łopata. Odkopię. A bo w sumie ty możesz odkopać. Około. Skrzynia. Otwórz. Co w niej jest? Łuk.
taki trochę pieczonego łososia. To już dla ciebie, bo ty lubisz jeszcze raciłku z tego, co pamiętam. No. Mam strzałę wbitą w plecy. Znaczy w rękę. Poczekaj, zaraz ci to wyciągnę. Dobra, chyba jeszcze jest w porządku. To później zobaczymy. No to mały. Jakiś warsztat? Patrz, strzały co są tam, możesz wyciągnąć sobie. I masz tu przy okazji jeszcze jedną. Będzie dużo strzelania. Mam nadzieję. Patrz, wychodzimy. Bardzo ładnie. Patrz, kto to jest? O! Uciekł obraz! Gonimy go! Strzelaj, gra tak! Uciekł nam. Dobra, wracamy. No nic, najwyżej powiemy, może nie dało się nic z tym zrobić. Chyba najpierw spalimy to miejsce. Ale patrz, tam jest jakiś wagonik. Jakaś skrzynia. Otwórzmy. U, no, ile wody, ile jedzenia. Wezmę sobie 1 kilo. Też trochę wody. Ja wezmę sobie. Patrz. Ja sobie w sumie jedną mogę wziąć. Zabrał mi. Ale dobra. Możemy rozwalić tą ścianę. Możemy rozwalić tą ścianę. No możemy, to rozwalamy. Co my tu mamy? Nic ciekawego. Nic ciekawego tutaj nie ma. Ale przynajmniej mamy... Ale przynajmniej mamy coś, ten, wagoniki możemy wziąć, w sumie może nam się później przydadzą. Powinniśmy pomyśleć coś o jakimś tam tuzie, cokolwiek, gdzie byśmy mogli odpocząć. Weźmy sobie wagonik i skrzynię. No to w sumie możemy już wychodzić, ale... Ach, trochę lipa. Ale patrz, tu jest jakaś skrzynia. Jest na mój zbroję. Weź, weź. Ale patrz, to jest jakaś skrzynia. A w środku jest pierścień. Można gdzieś użyć w sumie. Może ma moc magiczną. Zachowam go. Zobacz, mam pierścień. Może później... Muszę później uda nam się go jakoś użyć. Na przykład... Myślę, czy byśmy mogli pójść do jakiegoś alchemika, druida. Może by nam pomógł. A może nawet moc tego pierścienia byśmy wykorzystali do uruchomienia portalu. Nie, to brzmi dobrze. Okay. Patrz, tu są jakieś stoły, może powinniśmy je rozwalić. Tak, ja przestawię pan. Oj, będzie ciężko. Będzie ciężko, ale we dwóch damy radę na pewno. O! Bieguna jeszcze rozwal. Bo tego jeszcze rozwali na głowę. Będziesz rozwalony kościami. Rozwali. Teraz pójdzie. Dobra. Dobra. Wydaje mi się, patrz. Patrz, to jest jakby używane, więc może dźwignia stąd pasuje. Może. Użyj. Otwieraj. O. O, przejście. Do sektorium. Sektorium. O, i wspomniane zwłoki. Zobaczmy, co jest w środku. O, nożyce. Wezmę sobie. A w drugim? 4 zgniłe mięsa. A tu? Jeden grom. A dalej nic nie ma. Jest jeszcze kowadło, ale to nie wiem, czy nam się przyda. Wezmę w sumie kowadło. No, są też schody. Czyli może wyjść. To są liście, więc nożycami to raczej blokujemy. Oho, wyszliśmy idealnie w świt. Powiemy później temu gospodarzowi, co o tym, co odkryliśmy. No, tutaj jest wyjście. Raczej wejście. Chodź, chodź. Nie mamy za wiele dnia. Kto to stawiał? Ja. Co na przemian, kurwa?
Nie ma być tak! Mają być tak! Idiotycznie wygląda. Jest dobrze, zostaw to. Ja tu jestem projektantem, ty nie. No, teraz jest. Ja czekam na komentarze, ale ten główny projektant idiotycznie stawia ten klocki. Ja czekam na takie komentarze. No to sobie poczekaj. Bardzo długo. O co wracamy? Nie wiem. Ja pierdolę! On miał być ponad zapisany w plikach NPC-a, bo to jest po prostu edytowany plik zombiaka i jego spawn. Tyle, że... Poszli. Tyle. No ustaw. Mnie klepiesz. No nie. I po co żeś tu wlazł? I szybko anuluj. A ciul zabije ich sobie. Gdzie on jest? Koło mnie, pajacu! A gdzie ty kurwa jesteś? W twojej dupie! Fuck! Dobra, cięcie, cięcie, cięcie. Bromar, wchodź portal. Trafiłem go. Dobra, niszcz teraz ten portal. Zniszcz raczej, żeby nie można było tam wejść. Ale się zje... Świnia. A ma tu jakieś rzeczy, co cię sprowadza? A ja tak, o nie, Bromor, zaraz wykańczę.